słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj. Krąg biblijny. Księga jest absolutnie wyjątkowa. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego. Kolejny krąg biblijny, witam się z Państwem. Ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Boże Państwo, witam. I proszę Państwa, jesteśmy cały czas z naszym bohaterem, można powiedzieć jesieni, no bo cały czas przecież w tych jesiennych odcinkach na razie Abram nam towarzyszy i cały czas jest Abramem. To jest jesień życia, rzeczywiście, tak. Ale on tu jeszcze dużo będzie miał do powiedzenia, tak. No i właśnie, proszę Państwa, powiedzieliśmy, że teraz w najbliższym czasie 15 i 17 rozdział, można powiedzieć, że łącznie, bo to jest jakby jedno wydarzenie. Jesteśmy, trzeba tylko powiedzieć, że mówiliśmy przed przerwą wakacyjną, mieliśmy pierwsze przymierze biblijne, czyli przymierze noachickie. To przymierze, można powiedzieć, najszersze z całą ludzkością. I teraz wchodzimy tak naprawdę w wymaganie... Z całym światem, tak naprawdę. I teraz wchodzimy tak naprawdę w kolejne przymierze. To jest oczywiście tak zwane przymierze abrahamowe, bo to jest drugie z kolei, czyli z tych trzech starotestamentowych, bo jeszcze będzie to jedno bardzo ważne dla nas również. Przymierze z Mojżeszem. Z Mojżeszem, tak, na górze Synaj, czyli de facto przymierze synajskie, jak tak możemy technicznie powiedzieć. Tutaj mamy przymierze zawarte z Abrahamem, ale mówimy o 15 i 17 rozdziale, ponieważ oba te rozdziały stanowią rzeczywiście, no ja może nie powiem dwie twarze jednego przymierza, tylko dwa etapy, o tak może będzie lepiej, dwa etapy jednego przymierza. Bo rozdziela je taka trochę historia obyczajowa, można powiedzieć. To znaczy, no, narodziny Izmaela, tego pierwszego syna, od razu możemy powiedzieć, jaki jest sens tego rozdziału, bo rzeczywiście ten rozdział o narodzeniu Izmaela, który też warto sobie potem tak nie tylko przeczytać, ale zaznajomić się, bo tam mamy bardzo ładne właśnie takie obyczaje starożytne. Znów Sara, która już po raz pierwszy dokopie tej biednej Hagar. No biednej Hagar, jak ta biedna Hagar troszkę też zawiniła. Ale jeżeli by nasi słuchacze pytali, dlaczego rozdziały 15 i 17, które mówią de facto o jednym przymierzu, zostały sztucznie rozdzielone rozdziałem 16, który o tym przymierzu w ogóle nie mówi, to chyba taka najprostsza odpowiedź, jaka może nam się kojarzyć, to chodziło właśnie, znaczy ze względu na treść, to znaczy narodził się Izmael po to, żeby w rozdziale 17 już ten Izmael mógł być obrzezany jako pierwszy potomek Abrahama, ten naturalny potomek Abrahama, który owszem nie był jeszcze ze Sary, dlatego nie będzie dziedziczył. Zaraz zresztą będzie o tym mowa, natomiast był synem, pierworodnym synem Abrahama. I kiedy Abraham zawiązał to przymierze z Panem Bogiem, Bóg zobowiązał go do obrzezania. To jest treść rozdziału 17 i chodziło o to, żeby cała treść była wykorzystana, to znaczy zawieram przymierze z tobą i twoim potomstwem. Skoro nie było potrzebne jeszcze tego potomstwa, tak właśnie, potrzebne było potomstwo, Izaak. Tak. Jeszcze był Izmael. Izaak się jeszcze nie narodził, ale wystarczył już Izmael, żeby w całości to ten nakaz Boży obrzezania nie tylko Abrahama, ale i całego jego domu, a więc również jego potomka, był dokonany. Dlatego też najprawdopodobniej właśnie ten rozdział 16 o narodzeniu Izmaela, on tak sztucznie zupełnie, ale w sposób konieczny rozrywa tęże całość, którą tworzy przymierze abrahamowe w rozdziale 15 i 17. Tak sobie myślę, że można było po prostu wprowadzić najpierw opowieść o Izmaelu, a potem ciągnąć dalej tę opowieść. No, taki jest układ tekstu. Taki jest układ tekstu. Ja sądzę, że wersety 1 do 5, które zechce pan za sekundę przeczytać, nam troszkę wyjaśnią, dlaczego Izmael jednak pojawia się nieco później. To zobaczmy w takim razie, co Dobrze, się dzieje w wersetach 1 do 5. I proszę Państwa, no będzie cały czas teraz historia człowieka, który czeka i wystawiany jest na cierpliwość. Po tylu wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia. Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Abram rzekł, o Panie mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka. Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest Damasceńczyk Eliezer. I mówił, ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa, nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł, spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał, tak liczne będzie twoje potomstwo.
Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Tak. I trzeba powiedzieć, no znowu mamy to wystawianie Abrama na wieczną cierpliwość, tak? No, znowu panu, mu obiecujemy. Panu Bogu wszystko wolno. Wszystko wolno, ale zauważamy chyba... Dlatego nie dziwota, że za kilka rozdziałów nawet Abram tę cierpliwość straci. On już tutaj ją straci. Proszę zauważyć, że kiedy Pan Bóg po raz kolejny obiecuje mu nagrodę, Abraham tęże nagrodę pojmuje w sposób jednoznaczny. To znaczy tylko ogranicza ją, czy określa ją, czy rozumie ją, tak może lepiej powiem jeszcze, jako nagrodę materialną, bo proszę zobaczyć, co on mówi. Po cóż mi ta nagroda? A więc po cóż mi jeszcze więcej bogactw? Po cóż mi jeszcze więcej zwierząt? Może jeszcze więcej ziemi, nie wiem czego, sług i tak dalej, skoro dochodzę już do kresu mojego życia, a ty mi jeszcze nie dałeś potomka, prawda? Bóg jemu to obiecał, ale ciągle jeszcze nie ma. No fakty przeczą obietnicy. I dlatego Abraham, no być może nieco, nie wiem, czy no tak trochę to na pokorę już nie wygląda. To raczej już wygląda na takie natarczywe przypominanie. Ty mi to obiecałeś, a jeszcze do tej pory tego nie mam. Się w nim budzi na pewno. Właśnie, tak, tak. I dlatego podaję Panu Bogu rozwiązanie alternatywne, prawdopodobnie chcąc wymusić jeszcze raz obietnicę Pana Boga. Mówi ewidentnie, no i obietnicę dostaje znowu. Tak, bo nie Damasteńczyk, tylko ten, który od ciebie będzie pochodził. I proszę zauważyć, że tu jeszcze w relacji do owego Izmaela, o którym wspominaliśmy, czy do Izaaka, który ma się dopiero pojawić, my nie wiemy, o kim myśli tutaj Bóg. Bo zarówno Izmael, jak i Izaak będą pochodzić od Abrahama. Bóg tutaj nie definiuje, że to będzie ten czy tamten. Potem się oczywiście okaże, że to musi być dziecko z Sary. Że jednak to będzie dziecko Sary, czyli dziecko wolnej, a nie dziecko niewolnicy. Natomiast jest powiedziane, twój potomek będzie. Dlatego ten pierwszy, który się narodzi, Abraham złożył w nim właściwie całą swoją nadzieję, kiedy narodził się Izmael, bo przynajmniej ten był potomkiem. Abraham, znaczy potomkiem jego własnym. To, że był z niewolnicy, nie stanowiło już żadnego problemu dla niego. Mam wreszcie potomka. Oczywiście możemy przypuszczać, że położenie Sary się pogorszyło, ale o tym będziemy mówić w rozdziale 16, kiedy skończymy to przymierze. No i mamy kolejny raz, Bóg mówi, nie ten właśnie, i wyraźnie powtarza te obietnice, które już sformułował nieco wcześniej, kiedy mówił wyraźnie, spójrz na niebo i policz gwiazdy. Tak będzie liczne twoje potomstwo. Natomiast co jest najwspanialsze, to jest właśnie ten dodany słusznie przez Pana werset 6. Pan poczytał mu to za zasługę. Tak, bo uwierzył. I Pan poczytał mu to za zasługę. To jest niesamowicie ważne, ponieważ na tejże wierze Abrahama potem święty Paweł zbuduje całą wielką swoją teologię. To chyba jest list do Rzymian, chyba w wersecie 4 bodajże, będzie ukazane, dlaczego ta wiara Abrahama miała tak niesamowitą wartość. Bo ona się pojawia w kontekście całkowitych ludzkich niemożności już. On już się zbliża do, jak sam powiedział, do kresu swojego życia. On już ma 100 lat, a jeszcze tego potomka nie ma. Znaczy, no będzie miał 90, kiedy się urodzi Izmael, 100 lat, kiedy się urodził Izaak. No i w tym momencie te siły witalne on jeszcze ma, natomiast już doskonale wie, że to już jest, życie właściwie ma już dawno za sobą. A obietnica jak się nie zrealizowała, tak się nie zrealizowała. Dlatego teraz autor bardzo podkreślił, mimo że Bóg ciągle zwleka, ciągle obiecuje, wielkością Abrahama było uwierzenie, że ten Bóg jednak go nie zostawi, że Bóg nie czynił mu tychże obietnic na próżno. Tak, trochę widział Bóg, że Abram się trochę irytuje, ale udało się jednak go znowu przekonać. No, powiedzmy, Pan Bóg ma takie moce. Ja sądzę, że tu jeszcze działało coś jeszcze wspanialszego. Pamiętamy, że jesteśmy po rozdziale 14, wygranej wojnie Abrahama z 5 królami, nie? A więc szef pasterzy i kilku tamtych z kijami i tak dalej pokonali. Więc ewidentnie musiała być to moc Boża. Jeżeli Abraham to tak odczytał, no to wiedział już, czy przynajmniej krystalizował się w nim to przekonanie, które anioł Gabriel powiedział Maryi już w tym jednym pięknym zdaniu, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i nawet gdybyś ty sobie nie dał rady, z Bogiem dasz sobie radę na pewno. Więc to też mógł być pewien element jego wiary, że skoro Bóg dał mu tak wspaniałe zwycięstwo, no to jest mocen jeszcze zrealizować to, co mu obiecał, jeżeli chodzi o potomka. I proszę zobaczyć, co się pojawia znowu w wersecie 7.
przeczytać werset 7, rozumiem? Proszę bardzo. Potem zaś rzekł do niego: ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur Chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. Widzi Pan, co się stało? Że znowuż obok potomstwa pojawia się miejsce. Właśnie, czyli ziemia. Znowu mamy naród i ziemię. Tak, na razie lud. Naród i ziemia. Tak, lud i ziemia. Natomiast widzimy znowuż oba elementy połączone, więc widać, jak bardzo jest to ten motyw ważny. Teologiczny już od kilku odcinków nam tak, się przybija. Tak, bo i ciągle jest on powtarzany, co oznacza, że ten lud, który powstanie z Abrahama, ma już zapewnioną ziemię do zamieszkania. I ten lud nie będzie już musiał ani tej ziemi szukać, ani to nie będzie lud koczowniczy, wędrujący, tylko będzie to lud, który ma swój własny adres. Nie? I teraz mamy werset bardzo ładny, 8, gdzie Abraham, jak czytamy, zapytuje, że tę ziemię będzie miał na własność. I wtedy właśnie od wersetu 9, proszę Państwa, mamy to, co właśnie ten pierwszy element przymierza. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętacie, jak to mówiliśmy, jak określaliśmy, definiowaliśmy przymierze zawarte przez Noego, że przymierze zawarte jest tam, gdzie są dwie strony i są zobowiązania albo jednej, albo obu stron, ale trzecie musi być ofiara, która zostaje zabita dla przypieczętowania. I proszę zobaczyć, że tak jak Noe rozpoczynał od złożenia ofiary, tak co my mamy tutaj od wersetu 9. Wtedy Pan rzekł: wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. I gołębicę, czyli już mamy znowuż tęże materię ofiary, która ma być złożona. Następnie autor tak ładnie nam tutaj opisuje, że Abraham to wszystko pozabijał, poprzecinał, no i mamy wreszcie oczekiwanie. Oczekiwanie, które zostaje poprzedzone niezwykle ważną mową od wersetu 13, proszę Państwa, do wersetu 16. Prosiłbym, może odczytamy to, bo jest to tekst naprawdę niezwykle ważny dla całego ciągu historii Izraela. To przechodzimy, proszę Państwa, tak, do lektury. I wtedy to Pan rzekł do Abrama: wiedz o tym dobrze, iż Twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez 400 lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy, aż wreszcie ześlę zasłużoną karę na ten naród, którego będą niewolnikami, po czym oni wyjdą z wielkim dobytkiem, ale Ty odejdziesz od Twych przodków w pokoju, w późnej starości zejdziesz do grobu. Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów. Właśnie. Ewidentnie i głównym cały czas miało tej być, mowy... Cały czas była ziemia obiecana, prawda, wcześniej. Tak. A tu się okazuje, że ziemia obiecana, z której będziemy wygnani, znaczy będziemy niewolnikami w innej ziemi, będziemy zupełnie w Egipcie. Tak. No to gdzie jest ta radość tego przymierza? Ha, właśnie, bo to jest zapowiedź. Proszę zauważyć, że nie stanie się to za życia Abrahama, prawda? Bo on już dawno zejdzie do ziemi swoich przodków, znaczy do grobu, jak to słusznie odczytaliśmy, będzie pochowany, czyli on już nie doświadczy tego, ale jego potomkowie w którymś pokoleniu wyjdą z tej ziemi i czasowo znajdą się w ziemi, o której my wiemy, że chodzi o ziemię egipską. Bo cały ciąg ziemi, akurat ten tekst, dlaczego on jest ważny? Z dwóch powodów. Pierwszy to jest powód historyczny, a więc w historii Izraela był ten okres 400, czy według innych tradycji 430 lat, kiedy Izraelici zamieszkiwali Egipt. I na kanwie tego pobytu, a faktycznie wręcz wyjścia samego, trzeba mamy było największe jakąś teologię ułożyć do tego. Nie też tylko, natomiast mamy stwierdzenie, co jeszcze, że na kanwie tego wyjścia z Egiptu mamy fundamentalne. Mamy Paschę przede wszystkim. Tak, właśnie, fundamentalne wydarzenia historii Izraela, na których potem budowana jest cała jego wiara. Wiara w tę pomoc Boga, który potrafi, czyli jest Bogiem niezwyciężonym, Bogiem, który potrafi pokonać wszystkich, ażeby tylko swój lud uratować. To jest ten pierwszy element typowo historyczny. Cała księga wyjścia, a łącznie z prawem, powiemy, od księgi wyjścia do księgi powtórzonego prawa, to mamy ten tekst tutaj rozszerzony na ogromnie wiele tych wydarzeń. Tak, można powiedzieć, że tutaj po raz pierwszy pojawia się w jakiś sposób takie przebicie, już taka wzmianka o Pasrze, tak? O tym przejściu. No, generalnie na razie powiemy bardzo tak. Ogólne, ale... Ogólnie, oczywiście. Tutaj nie mamy do czynienia z wymienieniem
powiedzmy, samych faktów, ale jest zwrócona uwaga na co? Na niewolę. Zwłaszcza, że autor już był po tych wydarzeniach i on to wszystko wiedział, to się później wydarzyło. On wiedział, oczywiście. Natomiast zaznaczył właśnie to, że będą w kraju, który nie będzie ich krajem, co jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo wasza ziemia jest tu. To jest ziemia, którą Bóg zawsze łączy z potomstwem, prawda? I to jest ziemia, którą obiecał Abrahamowi. Zresztą będziemy też mieli okazję zauważyć w Księdze Wyjścia, w rozdziale trzecim słynnym, kiedy Bóg poleca Mojżeszowi wyprowadzić ten kraj, to rozpoczyna od czego? Od takiej autoprezentacji, przedstawienia siebie i mówi: ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. To znaczy, jestem Bogiem twoich przodków, których kraj czy ziemia była tam i wy tam będziecie dążyć. A więc Bóg pozostaje zawsze i bezwzględnie wierny swoim obietnicom, prawda? Natomiast tu mamy nieco odwrotnie. Ty z tej ziemi, czy twoi potomkowie z tej ziemi po twojej śmierci wyjdą i będą w kraju obcym i tam będą niewolnikami. To już jest określona pewna kondycja tego, warunki przebywania tam. Natomiast jest jeszcze pewien, oprócz motywu historycznego, mamy jeszcze motyw literacki, króciutki, który mówi, który nam będzie rozszerzony od, znaczy rozszerzać będzie tęże wypowiedź krótką Pana Boga od rozdziału 37 aż do 50 Księgi Rodzaju, gdzie mamy tę historię tak zwanego, powiemy, Józefa Egipskiego. Tak. I tam jest rozwinięcie, dlaczego oni zeszli do Egiptu, dlaczego tam przebywali. No i Księga Rodzaju zakończy się na fakcie, że będą naprawdę u szczytu swojej własnej potęgi właśnie tam w Egipcie. Do końca Księgi Rodzaju będzie im się świetnie powodziło, tam naprawdę świetnie. Aż nadejdzie taki czas, no, gdzie się wszystko zmieni. Ja powiem, że tak historycznie biorąc, to no niemal połowa, bo tak dobre 100, może 150 lat, to mieli kapitalną prosperitę w tym kraju. Natomiast pozostała sprawa to już będzie zupełnie inna. Natomiast autor tutaj mówi o niewoli na całe 400 lat, czyli nie twierdzi, że od razu popadną w niewolę, bo pozostała część Księgi Rodzaju temu zaprzecza. Im tam było naprawdę bardzo dobrze im było. Natomiast autor tym słowem niewola, czyli niewolnicy, od razu nam zwraca uwagę na ten podstawowy fakt, że to nie jest jednak ich ziemia. Oni są w obcej ziemi i ten, który będzie następnie panował w tym kraju, kolejny faraon, który już nie znał Józefa, jak będzie nam mówiła Księga Wyjścia, no on po prostu zaczął ich gnębić. Tak, na razie Izraelici są jeszcze na szczęście na swoim miejscu. I tu też ciekawa rzecz, tak zauważyłem taką pewną analogię, mam nadzieję, że się nie mylę, ale jednak Abrama tutaj te złe rzeczy nie dosięgną, tutaj ta obietnica, a z drugiej strony, jak myślę o Księdze Wyjścia, to tam Mojżesz był wśród tych, którzy nie zobaczyli ziemi obiecanej. On jeszcze nie widział, nie, jeszcze nie. Ale to Mojżesz już jest, nie dotarł tam. To jest końcówka Księgi Powtórzonego Prawa. Zrobił pan tak potężny skok, że ja myślę, że szpagatem intuicja, to chyba mała, już jest. Mała intuicja. Tak, no, Mojżeszowi się to już niestety nie udało, nie udało. Natomiast sam werset 16 jeszcze jest ładny, bo Bóg ukazuje pewien, by tak bym to powiedział, sens historii wydarzeń pewnych negatywnych. Mi chodzi tutaj, aż dopełni się miara niegodziwości Amorytów, czyli dokładnie tego zbiorowiska ludów, które zamieszkiwały te ziemie i które przez swoje bałwochwalstwo dopełniały skażenia niejako tej ziemi. Zauważmy, że autor tutaj chce nam coś pokazać, pewien sens wydarzeń, które trwają, trwać będą dosyć długo. Autor zapowiada, czyli Bóg, powiedzmy, sam zapowiada, że oni tam będą aż 400 lat. I przez te 400 lat będzie dokonywała się miara niegodziwości Amorytów. Mówię, owe niegodziwości to nie są raczej grzechy natury głównie seksualnej. Natomiast bardziej chodzi o bałwochwalstwo, które było bardzo rozpowszechnione. Ta ziemia, na której był Abraham, przecież to już jest ziemia oczyszczana jego wiarą, bo on mu dał tę ziemię, a ten Abraham wierzy w tego Boga. A więc powrót do ziemi to jest powrót do czystości wiary Abrahama. Natomiast tamte ludy kompletnie o tym nie wiedziały i one względem Boga popełniały ten straszny grzech idolatrii, tego bałwochwalstwa, i Bóg teraz oczekuje, pewien czas im jeszcze daje. Być może tu mamy jakąś ukrytą myśl, że Bóg daje pewne znaki nawrócenia.
że daje pewne znaki swojej obecności, ale te ludy nie chcą tego spełnić. I dlatego też wtedy, kiedy Bóg będzie widział, że ta miara niegodziwości się już przebrała, zakończy to tym pięknym, triumfalnym wejściem, to już mamy Księgę Jozuego wtedy, wejściem narodu z Egiptu i po prostu wytrzaskania tych wszystkich ludów, o czym też będzie trzeba powiedzieć, bo jest to jeden z naprawdę takich potężnych kruksów teologicznych, tak to powiem, czyli trudności interpretacyjnych, dlaczego miłosierny, dobry Bóg kazał wyrżnąć dosłownie całe narody, prawda? Ale to dopiero w przyszłości dalekiej, a zresztą teraz też krótka przerwa w naszej dzisiejszej audycji, tej jeszcze bliskiej Abrahamowi. Dobrze. Krąg biblijny. Proszę Państwa, wracamy do tego 15 rozdziału Księgi Rodzaju. I cóż, 17 werset przeczytać? Proszę bardzo. Zobaczmy, jakie były okoliczności tego przymierza. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Właśnie, to jest taki bardzo enigmatyczny Kojarzy mi się z krematorium teraz bardzo. Oczywiście ma pan potężne te skojarzenia. Ja tutaj bardziej bym pomyślał, że tak już patrząc bardziej nieco starotestamentowo, porównajmy to z ofiarami złożonymi przez Noego na ołtarzu. To były też ofiary spalane, tylko tam dokonywał człowiek. Tutaj, ponieważ Abraham nie zbudował ściśle ołtarza, tylko poprzecinał te ofiary na połowę, pozostawiając je tak, autor chce powiedzieć, że to przymierze z Abrahamem dokonało się tak w sposób, no nie wiem, jakby to nazwać, może w sposób taki mistyczny, że oto Bóg sam, czyli ogień nieziemski, który zszedł z nieba, skonsumował te ofiary. To jest właśnie sens tego, że Pan przesunął się jak gorejąca pochodnia, czyli inaczej mówiąc, skonsumował ofiarę przygotowaną przez Abrahama. I w tym momencie mamy, co jest istotą tego opisu, fakt zawarcia przymierza. Bóg przyjął tęże ofiarę od Abrahama, tak jak wcześniej przyjął ofiarę od Noego, która też była spalana. Pamiętamy to piękne zdanie, gdy Pan poczuł miłą woń i tak dalej. Wtedy zaleciliśmy naszym dobrym słuchaczom, to żeby... To były audycje grillowe wtedy. Tak, to były grillowanie. Żeby tylko patrzeć, żeby dym się unosił do góry, bo to jest ważne. To wtedy Pan poczuje miłą woń. Ale chodzi dokładnie o to samo właśnie, że skonsumowanie ofiary przez ogień to jest takie symboliczne stwierdzenie, że Bóg tę ofiarę przyjął. I na podstawie tej ofiary, spalenia tych zwierząt przez ten ogień boski, zostało zawarte przymierze i oczywiście końcówka, czyli wersety od 18 do 21, mamy po raz kolejny zobowiązanie Boga, ale już na fundamencie przymierza, czyli tak de facto przysięga najwyższego rzędu. To zobaczmy, co znowu Bóg obiecuje. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu Twemu daję ten kraj, od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat, wraz z Kenitami, Kenizytami, Kadmonitami, Chetytami, Peryzytami, Refaitami, Amorytami, Kananejczykami, Girgaszytami i Jewusytami. Proszę znowu bardzo. Można sobie połamać język. No, natomiast być może już te nazwy do czegoś nas odnoszą, proszę Państwa. Przypominam Państwu rozdział 10, tam gdzie mieliśmy potomków Kanaana, tego przeklętego Kanaana. To są ludy pochodzące od niego. Tam 2 czy 3 są tutaj dodane, to nie ma większego znaczenia. Chodzi właśnie o to, że autor wymienia te ludy, które pochodzą od przeklętego potomka, a więc one z definicji są przeklęte, a więc już mamy po raz kolejny stwierdzenie takie wyprzedzające, takie podane, owszem, nie w sposób eksplicite, właśnie implicite, ale kiedy się tylko z nimi spotkacie, będziecie mogli ich po prostu wyrżnąć, tak, to bo to są ludy przeklęte. Mówiliśmy wtedy my i oni, to są rzeczywiście oni, tak, to są, a my to są, oni. My trafiają tak naprawdę, czy my Izraelici trafiają tak naprawdę na ziemię, ich, tak? Czyli tak, ziemię tak. Tych ludów. Natomiast werset 18, proszę zobaczyć, znowu łączy pięknie. Potomstwu Twemu daje co? Znowu miejsce, kraj. Mamy znowu kraj, tak. Zawsze będziemy mieli to połączenie, więc dla Pana Boga jest to tak niesamowicie ważne. Tym razem jest to przysięga na fundamencie przymierza. I teraz, proszę Państwa, jestem tak troszeczkę kuszony. Albo idziemy, tak jak mówi tekst, czyli do narodzin Izmaela, przerywając nieco
przerywając nieco tekst dotyczący przymierza samego, albo byśmy przeskoczyli, ale potem tak de facto musimy wracać, bo w 17 jednak rozdziale to pojawi się ten Izmael. Mamy dzisiaj jeszcze około 15 minut. Ja myślę, że damy sobie radę z Izmaelem. Czyli myślę, Izmael. Że damy, tak, i to już tak nie będziemy tutaj naszych słuchaczy zmuszać do skakania po tekście, bo mówię, częścią 17 rozdziału będzie obrzezanie i tam już się ten Izmael pojawi. I dlatego może tylko jeszcze w jednym zdaniu podsumujemy, proszę Państwa, sami widzicie, że ten 16 rozdział przerywa nam całość opowiadania o przymierzu, ale jest właśnie potrzebny ze względu na to, by pojawił się Izmael. Natomiast, proszę Państwa, treść tego 16 rozdziału jest tak ciekawa, jeżeli chodzi o pewne zwyczaje starożytne, że na razie mimo wszystko postarajcie się zapomnieć o tym przymierzu, bo sam tekst 16 rozdziału będzie bardzo wartościowy i dlatego może spróbujmy przeczytać może od 1 do 6. To jest taki może spory kawałek, ale wartościowy. Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu jednak potomka, miała zaś niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama: ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy. Może z niej będę miała dzieci. Abram usłuchał rady Saraj. Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi, gdy już minęło 10 lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie. Abram zbliżył się do Hagar i ta stała się brzemienna, a widząc, że jest brzemienna, zaczęła lekceważyć swą panią. Wtedy Saraj rzekła do Abrama: przez ciebie doznaję zniewagi, ja sama dałam ci moją niewolnicę za żonę, ona zaś, czując się brzemienną, lekceważy mnie. Niechaj Pan będzie sędzią między mną a tobą. Abram rzekł do Saraj: przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy, postąp z nią, jak będziesz uważała za dobre. Saraj upokorzyła Hagar, wtedy Hagar od niej uciekła. Przypominam Państwu, że oczywiście Hagar nie wzięła się znikąd, bo Abram duży dobytek wniósł z Egiptu, z tej krótkiej wyprawy, którą jakiś czas temu miał. I to pewnie właśnie stamtąd jest też Hagar. No ale to, tak, co się pierwsze rzuca w oczy, może nie w oczy, ale to, co pierwsze można zauważyć w tym fragmencie, to, że tak naprawdę to żona podrzuca Abrahamowi. Proszę kochankę. Państwa, tak, mamy tutaj kilka bardzo ważnych... Zwyczaj niezwykły. No właśnie, o ile patrzy się na to naszymi oczami współczesnymi. Tak. Kiedy pamiętamy, co nam nakazał Pan Jezus, oczywiście. Pan Jezus nam urządził taką rewolucję świetną, zresztą wrócił do samych początków. Tu mamy zwyczaje na pewnym etapie życia. Proszę Państwa, zrozummy sytuację, jaka była. Abraham ma żonę, Sarę, która jest wolna, bo to jest jego żona, więc ona jest mu równa, ale ona jest bezdzietna. Teraz chodzi o to, żeby jednak miał tego potomka, i mamy taki zapis, że to ona dała mu niewolnicę, z której ma się narodzić jego pierwszy potomek. A więc relacja wolnej do niewolnicy to jest relacja miażdżąca. Tamta nie ma wolnej woli, ale ma przewagę. Ona będzie nosiła, czy nosi pod sercem, potomka swojego pana. A więc od razu w starożytności, proszę Państwa, zawsze na pierwsze miejsce w tych zwyczajach rodzinnych wychodzi ta, która jest w ciąży, a nie ta bezdzietna. I dlatego, proszę Państwa, nie dziwi nas to, że Hagar, niewolnica, zaczęła lekceważyć swoją panią, ponieważ ona miała nad nią teraz olbrzymią przewagę. Ona była w ciąży, ona nosiła potomka Abrahama, który będzie dziedzicem całego jego spadku. Hagar jako matka już widziała siebie przyszłą panią, siłą rzeczy. No więc Sara od razu zrozumiała, co się stało. W sensie takim, że jej położenie względem Hagar zdecydowanie poszło, nie? Tym bardziej, że tak jak zobaczymy to za pewien czas, kiedy będziemy mieli okazję przyrównywać dwie siostry, które nie będą niewolnicami, ale jeżeli chodzi o Jakuba, czyli jego dwie przyszłe żony, Lea i Rachela, jak one będą realizować od względy jednego mężczyzny. Sara od razu wiedziała, że jest na przegranej pozycji. Mimo, że była wolna, że była jego żoną, to jednak ale nie miała potomka. Ale sama jest sobie winna. To jest interpretacja błędna. Dlaczego? Ale oczywiście nie mówię, że popełnił pan błąd, ale nie zasługuje na dwóje, dlatego że jednak był to pewien zwyczaj. To trzeba powiedzieć, proszę Państwa, w starożytności to był obowiązek niepłodnej żony dostarczyć mężowi płodną niewolnicę, żeby on mógł z nią spłodzić dziecko, natomiast to dziecko nie było dzieckiem prawnie niewolnicy, tylko było dzieckiem męża
i tej wolnej kobiety. Ona odbierała niewolnicy dziecko i przysposabiała jako swoje. Dlatego mamy tę nadzieję Sary, która mówi co? Że ponieważ Pan zamknął mi łono, może z niej ja będę miała dzieci. To jest bardzo ważny zapis, ukazujący tenże zwyczaj, że niewolnica rodziła swojemu panu dziecko, ale to dziecko było pani. Niepłodnej pani. Używając troszeczkę takich sformułowań współczesnych, to może niedosłowne przełożenie, ale Hagar była taką surogatką. Surogatką, tak. Natomiast po naszemu mówiąc, Sara adoptowała jej dziecko, uznając za swoje. No niewolnica nie miała żadnych praw. Jeżeli urodziła, no to ważne nie było, kto urodził. Ważne było to względem prawnym. Znaczy czy w relacji do prawa, za czyje to dziecko było uważane. Jeżeli ojciec uważał, że dziecko zrodzone z niewolnicy było jego dzieckiem, to wtedy zaczynało dziedziczyć. Jeżeli jednak ojciec uznał, że dziecko zrodzone z niewolnicy nie ma praw żadnych, to dziecko nic nie miało. O wszystkim decydował ojciec. I dlatego, żeby to dziecko mogło dziedziczyć cały wielki majątek, no to była właśnie taka kwestia, że pani odbierała niewolnicy dziecko, przysposabiała jako swoje i w tym momencie dziecko stawało się pełnoprawnym dziedzicem wszystkiego, co miał ojciec, pod warunkiem, że ojciec uzna to jako swoje dziecko. Ale tu nie było oczywiście z Izmaelem żadnego problemu. Abraham natychmiast je uznał jako swoje. I tu jest właśnie ta kwestia tychże zwyczajów starożytnych, które nam już są na szczęście nieznane, my już tego nie praktykujemy. One były poniekąd zrozumiałe, ponieważ pamiętamy, Abraham żyje w społeczeństwie, gdzie mężczyzna może mieć kilka żon. A więc tak zwane żony pierwszorzędne, właściwie jedna jest pierwszorzędna, potem są żony drugorzędne, potem są jeszcze niewolnice i żadna do żadnej nie miała pretensji. Ten zwyczaj mamy dzisiaj w islamie zachowany, my go krytykujemy, bo to nie jest dobry zwyczaj, w świetle tego, co nam przekazał Pan Jezus, że jednak Bóg od początku tak nie zamierzał. I w Starym Testamencie mamy tylko jedna kobieta dla jednego mężczyzny. To jest Księga Rodzaju, rozdział drugi, my to doskonale pamiętamy. Natomiast zwyczaje są zwyczajami. I dlatego ta, która była niepłodna, miała obowiązek dostarczyć właśnie, raz jeszcze powtórzę, właśnie po co? Żeby ona mogła, przysposabiając dziecko, być na równi z innymi, które miały własne dzieci. Ta, która mieć nie mogła, to przysposabiała dziecko właśnie po to, żeby ona też mogła powiedzieć, to jest moje dziecko, a to kto tam je urodził, to nie miało znaczenia. To dzisiaj oczywiście dla nas ma to ogromne znaczenie, to w świetle mówię słów Pana Jezusa, natomiast wtedy nie, wtedy niewolnica nic nie miała, żadnego prawa pani odbierała i wtedy to było uznane jako jej dziecko. Natomiast proszę Państwa, jeszcze może jedna mała sprawa związana z tym lekceważeniem. No bo mamy do czynienia tutaj ewidentnie z pewną konkurencyjnością kobiet. Hagar jako niewolnica nie miała żadnych szans wobec Sary, ale tę przewagę dziecka miała. I widać, że gdzieś tam te relacje pomiędzy Hagar a Sarą już od początku nie były dobre. Nie były chyba dobre za bardzo, ponieważ... Albo może z kolei odwrotnie, no nie wiem, bo tak to by może jej nie dała Abrahamowi. Być może wtedy Hagar może się zmieniła rzeczywiście, kiedy zauważyła, że jej pozycja ewidentnie zaczęła wzrastać. Natomiast dosyć ciekawe sformułowanie, że Saraj upokorzyła Hagar i Hagar od niej uciekła. Co to znaczy upokorzyła, proszę Państwa? Musiała jej porządnie dopiec, także ta nie wytrzymała na służbie. To było dosyć ciekawe, proszę Państwa. Prawo starożytnej Asyrii, gdzieś odnaleziono tego typu prawa, które mówiły, co ma prawo zrobić pani wobec niewolnicy, która zbyt podskakuje, jakbyśmy to dzisiaj mogli powiedzieć. Zapewne były to bardzo brutalne rzeczy. Brutalne były, tak. Na przykład, jedno, które zapamiętałem, miała prawo włożyć jej do ust, czy całe usta zatkać solą. Po prostu włożyć sól i tak trzymać, aż ta sól się rozpuściła, tak? Potem miała prawo Przypuszczam, że taka ilość soli jest zabójcza. No to znaczy, nie wiem, czy ona ją połknęła, czy nie. No w każdym razie Hagar przeżyła, ale to było jedno właśnie. To chodziło o sól. Potem mogła być naznaczona z jakimś znamieniem niewolnicy. To też było bardzo upokarzające. Albo po prostu mogła ją bić. Nie? No i dlatego coś tam musiała Sara, widać, że była mimo wszystko swojego wieku, była dosyć krewką kobietą i mówi, no niewolnica mimo wszystko nie będzie mi tu podskakiwać, prawda? No zrozummy troszeczkę też tę dramatyczną postawę, znaczy tę dramatyczną sytuację Sary, która no będąc żoną, będąc wolną, ale jednak dziecka nie miała, siłą rzeczy
będzie co? Abraham skłoni się ku Hagar, bo ona daje mu potomka. Sara była na przegranej pozycji. Też przypuszczam, że Saraj, wybierając Hagar, też się trochę kierowała jednak wyglądem, bo na pewno nie dała Abrahamowi brzydkiej kobiety i tak dalej, więc to pewnie była atrakcyjna właśnie kobieta. Właśnie, no wszystko możemy gdybać tutaj. Możemy gdybać. No niech pan się wstawi w pozycję kobiety, która sama nie mogą mieć dziecka, musi dostarczyć. I ja bym na miejscu takiej kobiety zabezpieczał wszystkie moje atuty. A więc ale z drugiej strony, z punktu widzenia Abrama, musiała też założyć, że to, jeżeli to będzie brzydka niewiasta, no to Abram nie będzie powiem tak, nią zainteresowany. Panie Hubercie, powiemy tak, że w sumie nie ma brzydkich kobiet. Są tylko kobiety, które mniej dbają o siebie. Natomiast powiemy, no my no, oczywiście tu możemy sobie gdybać, możemy sobie trochę żartować, natomiast nie ma to większego znaczenia, czy jak ona wyglądała. Ważne jest, że dała, że była w drodze do dania mu potomka. I mówię, musimy zrozumieć te no, dramatyczne pogorszenie się położenia Sary, dlatego też tak nerwowo zaczęła reagować, kiedy tamta zaczęła ją lekceważyć, czyli właściwie się wywyższać. Zaczęła się wywyższać. I być może przejawiało się to w jakimś ostentacyjnym nieposłuszeństwie, bo ja jestem w ciąży, bo ja muszę uważać, bo ja ci służyć nie będę. I ostatecznie Sara też mogła sobie przypuścić, że gdyby cokolwiek tam się stało, no to ta pobiegnie ze skargą do Abrahama. Powie, ja mam twoje dziecko, a ona mnie zmusza do takiej roboty i tak dalej, i tak dalej. No więc właśnie. I w tym momencie widzimy tę skargę Sary, która mówi zupełnie, ja ją ci dałam, a ona teraz się wywyższa i przez to, że ty jej dałeś z pewnością takie fory. No wtedy Abraham powiedział, w końcu to jest twoja niewolnica, prawda? Widać więc, że Abraham mimo wszystko nie darzył Hagar specjalnym uczuciem. Tam chodziło wyraźnie o spłodzenie potomka, żeby był dziedzic. A jeżeli jest dziedzic, to mówię wedle prawa. Pani zabierała, raz jeszcze powtórzę, to było jej dziecko i dziedzic wtedy w ogóle nawet nie do tej matki drugiej mógł. Co prawda, Hagar może miała nadzieję, że jakoś tam zanim temu synowi... Staraj. Kiedyś może momencie. Tak, że może raz, a dwa przynajmniej będzie pilnować Izmaela i mu będzie przypominać, ty jesteś moim synem. No i wtedy, kiedy ten się dowie, no to może tam jej coś uszczknie albo da jej wolność, jako tej swojej prawdziwej matce. Zresztą wszystko wiek ma też przypuścić. Znaczenie, bo przecież Hagar na pewno była młodsza od Sary. O tak, z pewnością, tak. Myślę, że Hagar miała jakieś nadzieje tutaj też z tym związane. Tak, tak patrzę na czas, bo ta historia dalej jest też ciekawa jeszcze. Bardzo, ale oczywiście. Myślę, że możemy ją kontynuować za tydzień. Już? Dowiedzieć się, co dzieje się za tydzień. Jak już, bo jeszcze mam jedno krótkie pytanie na zakończenie dzisiaj, bo sobie zapisałem, to mówię, zawsze warto o takie rzeczy zapytać, a takie to się przecież pojawia także w Nowym Testamencie, bo ja tylko chcę zapytać, bo gołąb oczywiście wiemy, jak wygląda synogarlica, co to za ptak? To jest też jakiś rodzaj gołębia. To jest też jakiś rodzaj, ja nie jestem ornitologiem, dlatego ja tutaj bym chciał tylko naszych słuchaczy odwołać. Ale też może gołębiowatego do... mniej więcej. Coś tak. Tak. To można, myślę, już odczytać. Wszędobylski internet znajdzie nam chyba zdecydowanie jakąś dobrą odpowiedź. Także ja tutaj Państwu nie chciałbym może mówić o czymś, czego sam nie jestem pewien, bo nawet w sumie nad tym problemem się nie zastanawiam. Ale dlaczego mi Pan go podał, proszę powiedzieć? No bo przy tej ofierze była też synogarlica, dlatego... A, może dlatego, tak. Dlatego tak, chciałem, tak. Dzisiaj mówię tak trochę ornitologicznie, rzeczywiście wygooglowałem tutaj bardzo ładny ptaszek swoją drogą, więc tak? Nie wiem, czy u nas występuje, chyba nie. Przypomina sierpówkę, zamieszkuje wszelkie środowiska, lasy, sawanny, pola i parki południowej Afryki. Żywi się nasionami, owocami, liśćmi, bezkręgowcami, jest gatunkiem bardzo pospolitym. Pospolitym, a no tak, i dlatego w tym terenie. Więc dlatego synogarlica jako ta, bo to później w Biblii, w Nowym Testamencie wychodzi, że to jest ta jednak uboższa, prawda? Tak. Ofiara. Tak. To proszę Państwa, taki mały skok ornitologiczny, ale warto czasami takie ciekawostki też wytłumaczyć. To tak tylko zapowiedź tego, co za tydzień rozumiem, że powiemy sobie dalej o tej historii tutaj obyczajowej, o tym, co spotyka Hagar na pustyni. Tak. I potem dalszy ciąg, czyli 17 rozdział? No zdecydowanie, bo to jest jednak niezwykle ważna sprawa. 17 rozdział to do dzisiaj stanowi o odrębności Żydów. Proszę zauważyć, że kiedy będziemy mówić o obrzezaniu, to obok Tory, czyli obok prawa, to właśnie obrzezanie stanowi najbardziej fundamentalny znak odróżniający Żydów, zwłaszcza od chrześcijan. Paradoksalnie nie od muzułmanów. Muzułmanie też są obrzezywani. Też, tak, oni pochodzą od Izmaela. A skoro ich ojcem wspólnym dla Żydów i muzułmanów jest Abraham, skoro Abraham dokonał obrzezania, również Izmaela, od którego pochodzą Arabowie, to muzułmanie także są obrzezywani. Też. To w takim razie Hagar...
Hagar na pustyni, Izmael, a potem obrzezanie za tydzień. Czyli po prostu na razie przygotowujmy się poprzez czytanie tych fragmentów. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Będziecie Państwo mogli sobie przeanalizować tak samodzielnie wersety od 7, tak de facto do 16. Zobaczycie Państwo cudowną Bożą opatrzność, mimo że nieszczęścia ludzkie są jakąś częścią tego, co nas spotyka, Bóg poprzez te nieszczęścia działa swoje, to znaczy swoje plany przeprowadza. I tu warto, żebyśmy zwrócili uwagę w wersecie 6, że Hagar uciekła, podczas gdy będzie definitywne rozstanie Hagar i Izmaela oraz Abrahama i Sary już po urodzeniu Izaaka, i tam nie będzie ucieczki. Tam będzie wypędzenie, więc będzie to jednak pewna różnica, a i tak Pan Bóg będzie swoje robił. To jest niesamowicie piękne. Właśnie to, jak Bóg potrafi poprzez ludzkie nieszczęścia działać dla dobra samego człowieka, ale o tym już powiemy, proszę Państwa, za tydzień. A za dzisiejsze już spotkanie dziękuję Państwu. Ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Cześć Boże Państwu. Do usłyszenia, dobranoc. Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj. Krąg biblijny. Księga jest absolutnie wyjątkowa. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.